Jakieś plamy. Siema, ja jestem Rejnowy, a wy jesteście na kanale Rejnowy Visuals. Słuchajcie, moi drodzy, pomyślałem, że nagram dla was krótki tutorial, w którym pokażę, jak zrobić magiczny efekt glow z mojego ostatniego filmu The Adventure. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to link zostawiam w opisie, a tymczasem przejdźmy do samego efektu, który wygląda mniej więcej w ten sposób. Wow, jak sami widzicie, z bliska efekt też prezentuje się całkiem nieźle, ale nie przedłużając, odkładam kamerę na miejsce i co, zaczynamy tutorial. Ok, jesteśmy już w After Effects, teraz pełne skupienie. Pracować będziemy właśnie na tym klipie, którego użyłem do swojego filmu. I pierwsze co robimy, duplikujemy klip. Następnie zmieniamy jego nazwę, ja daję aparat glow. Przycinamy górny klip do momentu, gdzie chcemy, żeby nasz efekt był widoczny. Klikamy dwa razy w górny layers, potem zaznaczamy narzędzie Roto Brush Tool i staramy się obrysować nasz aparat dookoła. Wyskoczył nam oczywiście komunikat, że jeżeli będziemy działać na najwyższej rozdzielczości, to Roto Brush będzie bardziej dokładny. Ok, kiedy cały aparat mamy już obrysowany, następnym efektem będzie Find Edges. Klikamy Invert, potem kolejny efekt Levels. I tutaj już trzeba się pobawić troszeczkę suwakami, o co nam chodzi, chcemy wyodrębnić wszystkie krawędzie. Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na górną kompozycję, dajemy Pre-Compose, Move All Attributes i przycinamy Workspace do długości naszej nowej kompozycji, która właśnie powstała. Teraz dwa razy klikamy na naszą kompozycję i w środku tworzymy dwa solidy. Pierwszy o kolorze czarnym, drugi o kolorze białym. Biały musi być na górze, czarny musi być na dole. Na biały layers dodajemy efekt Fractal Noise, wchodzimy w jego opcję i podbijamy kontrast na 600. Następnie szukamy napisu Evolution, obok niego jest taki zegarek. Trzymając Alt klikamy w ten zegarek i na timeline'ie pojawia nam się ścieżka, w której należy wpisać. Time, gwiazdka, 550. To sprawi, że nasz Fractal Noise będzie się poruszał cały czas automatycznie. Ostatnia rzecz, jaką robimy z białym solidem, to zmieniamy jego Blend Mode na Multiply. I to już zaczyna wyglądać ciekawie, moi drodzy. Widzimy nasz aparat, oddziałuje na niego efekt Fractal Noise, ale zniknęło nam tło. I tutaj z pomocą przychodzi nam efekt Unmult. Unmult sprawia, że czarne piksele stają się przeźroczyste. Jeżeli nie macie tego pluginu w After Effects, nie ma co się martwić, podlinkowałem go pod tym filmem, ale jest jeszcze też druga opcja, możecie użyć efektu Luma Key. Tutaj dajecie threshold na 1 i całe tło nam wraca z powrotem. Ale ja osobiście wolę używać Unmult. Ok, kolejną rzeczą, jaką robimy, to zaznaczamy naszą górną kompozycję, wchodzimy w zakładkę Layers i klikamy Auto Trace. I tutaj pojawia nam się okienko z opcjami, wy wpiszcie te wartości, które mam ja, dajemy OK i czekamy. Idźcie sobie zrobić jakąś herbatę albo coś, bo to chwilę potrwa. Gdy w końcu nam się to załadowało, pojawił nam się trzeci layers, to jest layers Auto Trace i to są maski, które są na naszym aparacie. Teraz na chwilę możemy wyłączyć środkową kompozycję. Przecinamy ten layer do długości naszej środkowej kompozycji. Przybliżę wam na sekundę, żebyście sobie zobaczyli, ile masek jest na tym aparacie. Naprawdę jest ich dużo. Na nasz górny layer z Auto Trace dodajemy efekt Saber. Saber jest darmowym pluginem, którego można ściągnąć ze strony video-copilot.net, ale ja go już podlinkowałem pod tym filmem, także nie musicie szukać, wszystko jest na miejscu. Moim presetem będzie Torch. Glow Intensity dam na 55. Alpha Mode zmieniamy na Mask Core. Wchodzimy w Customize Core i Core Type wybieramy Layer Mask. Tutaj już możemy się trochę wykazać naszą inwencją twórczą. Tutaj każda zmiana opcji powoduje, że nasz preset będzie wyglądał inaczej, więc tak. Core Size na 0,65 albo nie, 0,80. Następnie End Size dam na 20. Szukam zakładki Flicker. Flicker Intensity dam na 50. I zaznaczam Mask Randomization. Szukam zakładki Distortion. Wchodzę w Glow Distortion, Distortion Amount. I tutaj zmieniam sobie wartość na 15. Po dodaniu pluginu Saber widzimy, że zniknęło nam tło, ale bez obaw, tutaj w górnym layersie wystarczy zmienić Blend Mode na Add. No i moi drodzy, z grubsza to już tak naprawdę tyle. Tutaj na przykład w Saberze możecie sobie zmieniać presety, możecie zmieniać wartości w tych presetach, kolory, także pole popisu macie nieograniczone. Mam nadzieję, że wasz efekt końcowy będzie dużo, dużo lepszy od tego, co ja wam pokazałem i że się czegoś nauczyliście. No, jak sami widzicie, robiąc coś krok po kroku, to nie było takie trudne, ale teraz mam nadzieję, że się trochę bardziej wysilicie i wasz efekt końcowy będzie trochę inny, że ten tutorial będzie tylko bazą, a wy stworzycie coś nowego. Liczę na to. Mam nadzieję też, że mi coś podlinkujecie, żebym mógł sobie to obejrzeć, będzie mi bardzo miło. Jeżeli wam się podobał ten film, to koniecznie zostawcie komentarz. Zapraszam też was na swoje... Zapraszam też was... Wbijajcie też na mojego Instagrama, powinien się wyświetlić gdzieś tutaj. Tu powinien się wyświetlić. Nieważne. Co? Bądźcie zdrowi i do zobaczyska. Pozdro, cześć!